Prosimy teraz może pana Wojciecha Ogłuszka o przedstawienie nam informacji o pracy Związku Międzygminnego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na obrady Szanownej Komisji. Z imienia i nazwiska zostały... Panie Wójcie, bo my często na siedząco... O, mnie to bardzo ułatwi sprawę. Także proszę bardzo, ja tak wstałem. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, zostałem wymieniony już z imienia nazwiska. Jeszcze może parę słów na Państwa informacji. 1 października decyzją zgromadzenia zostałem powołany na stanowisko przewodniczącego związku. Pochodzę z Reszla, jestem żonaty, mam 2 dorosłych dzieci. Do kwietnia tego roku byłem prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Reszlu i funkcję tę pełniłem przez ostatnie 13 lat. Przed związkiem postawiono w zasadzie jedno, ale bardzo poważne zadanie. I tym zadaniem jest wprowadzenie nowej ustawy, a w zasadzie nowych zasad do starej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Ustawa ta została jak gdyby bardzo głęboko zmodyfikowana i często zmiany te określane są rewolucją śmieciową. Panowie na pewno mieliście okazję z tą ustawą się zapoznać. Powiem krótko, że ideą taką główną jest przekazanie odpowiedzialności władztwa nad odpadami komunalnymi dla gmin. Do tej pory było tak, że mieszkańcy podpisywali umowę z firmą, która miała decyzję pozwalającą działać na danym terenie. Praktycznie od 1 stycznia 2012 roku, czyli od dnia, kiedy ustawa weszła w życie, trzeba zrobić wszystko, żeby te zasady zmienić i 1 lipca 2013 roku ma zacząć już praktycznie funkcjonować nowy system. Na dzień dzisiejszy cały wysiłek pracowników związku skierowany jest na przygotowanie odpowiedniej bazy systemowej po to, aby móc określić istniejące zasoby na terenie związku. Związek, jak panowie dokładnie wiedzą, jest to 12 gmin, 98 tysięcy mieszkańców. Oceniamy, że będziemy współpracowali z około 30 tysiącami podmiotów. Daje to obraz, jaka skala jest tego przedsięwzięcia. Mamy obowiązek przedstawić Państwu jako członkom rad i przegłosować cały szereg uchwał do końca 2012 roku. Wprawdzie jest to w ustawie określone w ten sposób, że te uchwały muszą być podjęte w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, a jak panowie pewnie wiedzą, tego planu na dzień dzisiejszy nie mamy. Ale drugie określenie mówi jednoznacznie, że nie później niż do 31 grudnia 2012 roku. Więc my postępujemy w ten sposób, jak gdyby ten wojewódzki plan był i zgodnie z tymi zasadami doprowadzimy do tego, że do końca roku wszystkie te uchwały zostaną przegłosowane przez Zgromadzenie Związku. Są to 4 główne uchwały dotyczące zasad funkcjonowania nowego systemu i uchwała dotycząca regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. I ta uchwała będzie przegłosowywana na sesji poszczególnych miast i gmin. Ponieważ
Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest informacja na temat tego, co Związek na dzień dzisiejszy zdziałał. Powiem w krótkich słowach, ustosunkuję się do tego tematu. Na dzień dzisiejszy mamy rozstrzygnięte dwa konkursy. Jest to konkurs dotyczący nowego systemu informatycznego. Wygrała firma, to już nie jest żadna tajemnica, MGA. I po podpisaniu umowy, jeszcze w tym tygodniu, przedstawiciel tej firmy ma się pojawić w związku i ustalimy harmonogram wprowadzenia nowego systemu. Ten system musi być zgodny i bezproblemowo współpracujący z bazami danych funkcjonujących w poszczególnych gminach, ponieważ to na ich podstawie będziemy tworzyli główną bazę związku. Będziemy według wszelkiego prawdopodobieństwa będziemy opierali je głównie na danych osobowych, które i mieszkaniowych, które... Proszę bardzo. Które są dostępne u Państwa. Ponadto rozstrzygnięty został konkurs na firmę, która opracowuje dla nas wycenę kosztów funkcjonowania nowego systemu, a zwłaszcza ma nam przedstawić cenę, jaką prawdopodobnie mieszkańcy będą uiszczali w zamian za świadczone usługi. Nadal jak gdyby takim problemem, raczej nie, ale tematem do rozstrzygnięcia jest to, w jaki sposób będą określane, naliczane opłaty. Jak Państwo wiedzą, są cztery systemy naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych. Jest to od liczby mieszkańców, od ilości zużytej wody, od powierzchni mieszkaniowej, no i jest jeszcze system tak zwany podymny, czyli od gospodarstwa. Wszystkie te systemy mają swoje plusy i minusy, ale na dzień dzisiejszy wiem, że związek skłania się do uzależnienia stawki za wywóz odpadów komunalnych od ilości osób. Według mnie, chociaż do końca nie jestem do tego systemu tak zupełnie przekonany, to jednak myślę, że decyduje o tym, jak na dzień dzisiejszy, możliwość takiej szybkiej weryfikacji, ilość dostępnych danych i takie najmniejsze zagrożenie, które sprowadzi się do tego, że mieszkańcy ten sposób naliczenia jak gdyby zaakceptują, a to jest bardzo ważne. Rozmawiamy i określamy na dzień dzisiejszy, co też jest wpisane do obowiązków związku, podział całego związku na sektory. W pierwszej wersji była mowa, iż 12 gmin składające się na związek to będzie 12 sektorów. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości mamy propozycję, aby teren związku podzielić na 3 sektory. Żeby nie wgłębiać się tak w jakieś tam analizy, powiem tylko, iż podział na 3 sektory spowoduje, że ceny, które obowiązują na terenie związku, będą do siebie zbliżone i jak gdyby w pewien sposób wzmocnimy pozycję konkurencyjną dla spółek już funkcjonującym na naszym terenie w stosunku do firm zewnętrznych. Prowadzimy również kampanię informacyjną. Praktycznie od dnia dzisiejszego zaczynamy szeroko informować mieszkańców o nowym systemie, o przewidywanych zmianach. W tym celu na terenie związku będą rozwieszane w miejscach dostępnych, na tablicach informacyjnych, plakaty i na tych plakatach będą określone terminy i miejsca poszczególnych spotkań. Pierwsze spotkanie odbędzie się dzisiaj i będzie miało miejsce w gminie Bystry,
o godzinie 18 w szkole podstawowej. I tak każdego dnia jest 12 gmin, akurat gmina Giżycko jest dosyć rozległa, więc przewidujemy tutaj 3 spotkania, a następnie w każdej z poszczególnych gmin jedno spotkanie i to jest spotkanie takie informacyjne, jak gdyby wprowadzające. Nie możemy tutaj mówić już o jakichś szczegółach, ustaleniach, ze względu na to, że uchwały nie zostały podjęte przez zgromadzenie. I praktycznie możemy mówić tylko o podstawowych zasadach i czekających nas zmianach wynikających z tej ustawy. Prowadzimy również działalność tą, która była do tej pory rozwijana, a więc szeroka edukacja ekologiczna w Radio Giżyckim, Planeta, tak, cykl audycji. Ponadto rozstrzygnęliśmy konkurs Czarne punkty na zielonej mapie. W piątek mieliśmy uroczyste rozdanie nagród. To była wspaniała impreza, naprawdę 26 prac przysłanych na nasz apel. I naprawdę widać, że zaangażowanie dzieci, młodzieży jest naprawdę duże. Chciałbym tutaj Państwu przekazać taką krótką informację, żeby przynajmniej tak na pierwszy rzut oka Państwo mieli... Tak? Proszę bardzo. To jest wstępna taka informacja na temat właśnie tego nowego systemu. Przygotowujemy się bardzo intensywnie do tego tematu. Bardzo ważnym elementem będzie właśnie ta cena, która spędza wielu osobom i mnie również sen z oczu. Sprawa przetargu, który mamy zamiar przeprowadzić na początku przyszłego roku. Początku może powiedzmy tak luty przyszłego roku ten przetarg będzie przeprowadzany. Te wszystkie tematy są praktycznie każdego dnia przez nas opracowane. Prowadzimy rozmowy z bankami na temat obsługi finansowej. Dwa banki żywo zainteresowane są tą obsługą, wprowadzenie płatności masowej i umożliwienie mieszkańcom w sposób jak najbardziej dostępny, umożliwienie uiszczania opłat wynikających z funkcjonowania nowego systemu. Szanowni Państwo, ja na razie miałbym może o tym naszych pracach tyle. Jeżeli Panowie mają jakieś konkretne pytania, będzie mi łatwiej po prostu się do nich ustosunkować. Proszę bardzo.